Mocno dzisiaj wydupczyłem. Zobacz ile mam. Dobrze ich zrobiłem, nie? Zobacz ile. Ja wyjebałem. Dal kurwa jedziesz czy nie? Te fiaty dobre. Kapiszonie jebany. Że kurwa rozjedzie. Siadę jadać, jedziemy dalej, bo tam jeszcze... Dalej, bo kurwa mnie tynek woli. Chuj jebany. Ej. Tu trzeba wyprzyć te blaki. Zobacz, Adaś, ale patrz. Chłopy się złożyły. Sikaj ładnie. Jedziemy, nie? Wszyscy co przyjeżdżają, dzwonią do mnie nawet, byli, odwiedzili mnie w domu. No pozdrawiam ich wszystkich, no ja nie będę się ukrywał, bo jak kurwa nie topesz, no nie topesz to wisi nogami do góry. Ej, Adaś, a gumki masz? A mą. Ja będzie kurwa śmierdziała, to i zajebimy plaki. No. To pupci? Jedziemy, Adaś. Zachodnie trendy zawitały do wsi królów Żyta, tirówki. Ich funkcję na nieopodal położonej drodze krajowej ma zbadać wytypowana przez mieszkańców delegacja w składzie Adama i lokalnego pręta. Ja bym chciał na tego, na pieska. Na pieska? No. A ju na Indiana. A jak to jest za Indiana? Góra w kłodosz i kuralu. Stojące panie przy drodze nie mają pojęcia, z kim za chwilę będą miały do czynienia. Hello. Dobry. Ile usługa kosztuje? Laska 50, sekstówka kompleks to. Laska 50, seks? 150. 150. Drogo trochę, Adaś. A pani takie same ceny? Nie, pani nie... No bo pani jest ładniejsza niż tamta pani. Nie mamy tyle pieniędzy. Nie mamy tyle pieniędzy, przyjedziemy później najwyżej. Adam zna się na motoryzacji jak mało kto, ale nad tymi maszynami musi jeszcze popracować. Ej, Adaś, kurwa, ci powiem, że ja się... Mówiłeś 50, ja się nie przygotowałem na takie pieniądze, a ty tak mi pokazywałeś te pieniądze, a nie wyciągłeś. To jest za loda. Gadała kompleks 150, a ja nie pójdę na jakieś pół produktu, ja chciałem kompleks. Zesrałeś się i taki byłeś cwaniak, a... Kto ci zesrałem? Ja za chwilę pojadę. Tak, o, tak zrobiłem. To bardzo, to co bo ci... Język wyciągłeś i nie wiedziałeś co gadać. To się dzieje. Nic, w ogóle zera jakiegoś tego, pojęcia. No słyszałem, że tu na Podlasiu u Gęka się tam 500 osób tam przewijało, czy tam kurwa 300. U mnie przez weekend, bo to był majowy, no kuj padało, ale było dobrze. 150, 1000, 1500 dziennie się przewijało przez moją posesję. To mój pies to tak szczekał, że myślałem, że mi kolec wyrwie. Dziś firma Młotpol musi załadować koparkę na niskopodwozie. Jako jedyny w tej wsi. Uprawnienia na takie maszyny ma Adam. No. Halo, halo. Halo! A no to przejdziemy, no bo koparkę można i na trzeba wciągnąć. No to dobra, no to my zaro jesteśmy. Ty gorszyku pieniądze, bo ty chuju. Pieniądze muszą być. Nie będziemy za darmo robić. Nie? A ci mówię, no. Drzwi! Dali, przełącz to. Komu wejdę do domu? Dali. Rechnie? Już? No już. Daj mu. No? Kurwa. Oddaj mu tam. Płaść tam. Daj! Szefu! Szefu! Atakuj się! Paweł się, jedziemy! Oczy! Idę! Dalej! Przejazd Adama przez wieś to jedna z niewielu atrakcji, na które mogą liczyć tutejsi mieszkańcy. Jednakże dla operatorów kamer to momenty grozy. Oto teraz będzie jazda. Robota jest, słuchaj, robota! Rozumiesz? Robota to na szybko przyjeżdżałeś. Koparkę wjedziesz na dom na niskopodwozie? No jak nie? Staszek mówi do ciebie z Mocą! A ja wiem, że co kurwa mówi! No, Staszek, no! No to wjedziesz na widnisko. Jak nie wjadę, przeciw to wymożę wjadę. Widziałem na filmie, że tego Gęka tak spomierowała ta policja. Słuchaj, Gęko, ja ci coś powiem. U mnie jest jedna zasada.
Ja bym je tak zrobili u mnie. Bierę twą rurkę, bo ja mam pozwolenie. Dwa razy zawsze się ostrzegam, czy tak. Pa, pa! A oni jak nie padną, to wtedy możesz ich bić jak chuj w te koguty na te dachu, kurwa, policjantom, żeby już, kurwa, wyjebało im. A rurkę to ja ci dam. To pozwolenie to możesz zaraz załatwić. Trzymaj, kurwa, ten, bo zobacz, to pierdala. No kręć tam, kierowniczą! No, stój! No tłumaczę, kurwa, że kierownicą trzeba kręcić, no nie umiecie... Ale w którą stronę? My wiemy, że trzeba... Wzdłuż, stara, tam! Wzdłuż, stara! A, wzdłuż, ja myślę, że za! Proszę, kręć! To godo, że ostach. Jedź! Druga strona, druga! Leć! Jedź! Wypierdolę stara, może, bo cię widzę chną. Dawaj go. Demo! Jedź! Dali, bo nie mamy czasu. Kierownicą w drugą, tam! No ciągnąć, no to co wy robicie, panowie? Ten bój stoi młody, dzisiaj to nic nie robi, no. No kurwa, no kurwa. A to cię PRL-a u mnie, to jeszcze nie pamiętam, to cię PRL-u. To na wszystko pisali. Jak szłeś, to mówisz, jesteś dzisiaj dobry? Dobry. Trzyźwy. Spokój, to pisało. Działalność spółki to wbrew pozorom ciężki kawałek chleba, by kolejny miesiąc zasilił ich konto skromnymi 100 tysiącami złotych. Idziemy do tyłu, kurwa! W drugą stronę, tam! To kurwa nie działo! W drugą stronę! A gdzie to działo? Tu! To moją! Nie w tą! Tam jedziesz! Gdzie to działo? No, mocno! Całej siły! Jeszcze! Działo, no. Nie działo! Nie działa kierownica! Bo ja mam uprawnienia, bo ja wszystkie mam uprawnienia. Ale kurwa, niech patrzą i ucznie po 100 zł, ja im dam, więcej nie dam. A te dziadki z Motpolu niech się przyszykują na wydatek, bo kurwa, nie będę no stop dokładał coś. I też muszę podwozie kupić, muszę kurwa opłacić pizzę, tam mi to wyjebane mam mieć, kurwa. Jak ją mam kurwa za 50 zł, co mi zostanie, to se nie kurwa w dupie mam to. Nerwowa atmosfera i komplikacje przy załadunku. Uprawniony operator koparki rezygnuje z wjazdu na naczepę. Po tym, co kurwa my zrobili tą 30, nie? Tu panu Romanowi, to dzwonili z Niemiec, z Maybachu. No chcieli kurwa, żebym zdalnie kurwa tutaj z pilota odpalali kurwa i Mercedesy. Taki Niemiec mi mówi, Adam, kom, srom? A ja mówię, jak jest kurwa kom? Pizdę tam, ja tam nie rozumiem, ty kurwa. Ale oni mówią tak. Piloty, żeby kurwa im montować, żebym jechał, a ja w dupie mam na nich, kurwa. Adaś, sprawdź te pasy, czy to wszystko jest dobrze. No za, nie za mnie. Co ty, no, bierz, zostaw kurwa, go. No zostaw chuje. Go, no zostaw go, no. No teraz do koparki wchodzisz, jak miałeś wjechać, kurwa, na podest, to co? Łeps, o! No ale patyka mi, zobacz, patyka mi dał, znaczy to jest normalny człowiek. W dupę sobie tego patyka włóżam, a nie patyka mi daj. Ja dysponuję gotówką, ja płacę, ja żądam, kurwa, ja... Ty chuju płacisz! Zobacz, obskoczy cię nawet nie wiesz gdzie, kurwa, kiedy nawet nie wiesz. A pas luźny. Dobra, ja nie... A ty chuju, ty... To zrób to Rumkowi, żeby to się nie spadło mu, no, przede wszystkim. Ty nie spadło, ty chuju jebany! Nic ja byś wiesz. Te pieniądze zapłacił, to kurwa, wszystkie. Zapłacę, przecież dobrze wiesz, że 14 dni jest faktura! Jakie 14? Widzisz 14, kurwa.